Witajcie. Dzisiaj pokażę Wam ROM bazowany na oryginalnym oprogramowaniu LG V20e od polskiego dewelopera Seven. Seven tworzył od jakiegoś czasu już ROMy. Akurat konkretnie jego wypieki dostępne są na forum Android Now, z którym on współpracuje, oraz na XDA. ROM jest bazowany na stoku, ale jak widzicie już na początku się różni, bo animacja pogody jest od początku, a nie tak jak w LG oryginalnym oprogramowaniu, jakim się tam podoba. Dodatkowo ROM jest sporo szybszy, ma parę udoskonaleń od Sevena, choćby modyfikowany kernel, chociaż nie jego, ale z tego co wiem, pisał, że swój własny też chciałby w końcu zrobić. Mam nadzieję, że niedługo to będzie. Jest też parę dodatków od Sevena, między innymi mod Kabery. Za chwilę Wam go pokażę. Widzicie wersja Androidu 5.0. Numer kompilacji 7320E Euro. Mod kamery, który Seven dodaje od siebie, to jest nagrywanie w Full HD 60 klatek na sekundę. Pokażę. Mam nadzieję, że będzie to widać. Dodatkową rzeczą jest, Seven od siebie dodaje Android HD, Android Now HD, bo dokładnie tak nazywa się ten ROM. Swoje tak jakby centrum kontroli dodatkowej. No widzicie, można zrobić. To screenshot. I już jest zrobione. Co jeszcze nowego Seven dodał? Dodał coś, co było ostatnio w Androidzie 4.4 dla Korei. A niby to się nazywa dokładnie T-Action. Jeśli widzieliście ten filmik z Korei, to będziecie mieli pojęcie mniej więcej, o co chodzi. Chodzi o to, że zaczynamy machać telefonem i na przykład zmieniamy piosenkę, odbieramy telefon. No, widać tutaj wszystkie te rzeczy, które można zrobić. Pokażę Wam na przykładzie piosenek. Bajer bo bajer. Czy ktoś z tego będzie korzystał? Nie sądzę. Proszę bardzo. Ciach. Mam nadzieję, że się uda. Widzicie? Według mnie jest to sztuka dla sztuki, no ale spoko. Było to w Androidzie 4.4, teraz widzę, że Seven to dodał do siebie. Co jeszcze mogę powiedzieć? ROM jest naprawdę szybki, dużo szybszy niż ten, który mieliśmy od LG. Widzicie, Google Now działa. Wszystko, co chcemy, mamy. Co jeszcze? No nic więcej właściwie nie można dodać. Bazuje na stoku. Tak jak mówię, jest delikatnie modyfikowany, szybszy. Aha, jeszcze jedno. Oczywiście, skoro mamy do czynienia z modyfikowanym kernelem, czyli możemy delikatnie nawet sobie, jak widzicie, powiększyć, pomniejszyć taktowanie procesora, jak tam sobie żywnie chcemy. Mamy CPU spajnie, musimy go, że tak powiem, ściągać. W
Film nagrywam, że tak powiem, na prośbę użytkownika w komentarzach do poprzedniego mojego filmu. Bo chciał chyba zobaczyć, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, więc przedstawiam mu tutaj, jak to wszystko wygląda. Postaram się jeszcze pokazać, przynajmniej jak będzie otwierał kilka aplikacji na raz. No niestety ta patalka ostatnio mocno się zepsuł. Jak widzicie, jest naprawdę szybki. Otworzyłem już kilka aplikacji i żadnej nie zamknąłem. Tylko wszystkie minimalizuję. Oczywiście posiada wszystkie widgety, które posiada standardowo ROM od LG. Co ciekawe, nie przeładowuje nawet widgetu od pogody. Chociaż ja go nie używam, ale wiem, że poprzednie ROMy potrafiły od LG przeładowywać go. Tutaj wszystko działa bardzo płynnie. To właściwie tyle, co mogę o nim powiedzieć. Jak widzicie, naprawdę jest szybki. Polecam, jeśli lubicie to, co daje wszystkie feature'y od LG. Polecam, naprawdę warto go zainstalować, bo jest po prostu sporo szybszy. Tak jak podkreślam, większość custom ROMów jest szybszych od tego, co daje nam producent. Nie wiem, jakim cudem jeden człowiek jest w stanie zrobić coś szybszego niż rzesza informatyków i programistów w dużej korporacji. Więc to na tyle. To na tyle dzisiaj. Następnym razem postaram się nagrać, jak już wyjdzie, pełna następna wersja, coś Wam jeszcze nagram. Przynajmniej postaram się, bo odkąd zrzutowałem telefon, to co chwila coś innego na nim jest. Więc to na tyle dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem i do usłyszenia. Trzymajcie się.